bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Dzięki temu, że mamy nowy samochód, że mamy nowy, dobry sprzęt, że jesteśmy aktywni, przyciągamy młodych ludzi i dzięki temu, że mogliśmy zmieszać młodość z doświadczeniem, no, mieliśmy ten sukces właśnie w postaci pierwszego miejsca na zawodach sportowo-pożarniczych, na powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych. Dowódcą był nasz naczelnik Marcin Poręcki. Mam nadzieję, że sukcesy dalsze są wyniknione. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo również. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo jeszcze raz. Dziękujemy za przybycie. No sobie Sławek, no. Dobra, uwaga, gotowi, dobiegł start. Tak trenują mistrzowie ze stojadeł, przygotowują się do finału wojewódzkiego. Właśnie jesteśmy na treningu, to jest najlepsza drużyna w powiecie mińskim. W ostatnich zawodach, tak? Tak, no ostatnie zawody. To jak to było, żeście wygrali? No tak się udało po prostu. Trochę chłopaki trenowali i jakoś się udało wygrać te zawody. Czas może jeszcze będzie lepszy. Można było jeszcze, tak, jeszcze zrobić lepszy. Stać was. Stać nas na lepszy czas jest. A z takim czasem na województwie to co? To było w tamtym roku było 7 miejsce. Aha, czyli jeszcze ile sekund tych punktów brakuje? No, 5, myślę, 6, 10? No tam z 8 sekund trzeba jeszcze. Jeszcze z 8 sekund. No, różnice są już niewielkie, tak, prawda? Niewielkie wtedy. Naturalnie tego. No ale się jakoś. No. A jaka jest średnia wieku drużyny? Ktoś liczył? Średnia wieku u nas nie, bardzo niska. Będzie w granicach 22-3 lat. Aha. Czy młodzi? Tak, bardziej młodzi, przepraszam. A ilu żonatych? Żonatych? Aż muszę się zastanowić. No bo chodzi o kondycję fizyczną przed zawodami. Aha. Pan prezes musi pilnować. Pół na pół. O, no to jak z tą kondycją? Pytamy o prezesa gminnego teraz, bo był nie, prezes... Kondycja rośnie. Kondycja rośnie, tak? Nasza drużyna to jest połączenie doświadczenia z młodością właśnie, dlatego jest tak, średnia wieku jest bardzo, bardzo niska, a połowa to są mężczyźni... Wolnego stanu, a połowa to żonaci. Szczególnie tak. Proszę o pilnowanie tych żonatych, żeby przed treningiem, to znaczy przed zawodami byli no, bezpieczni, żony gdzieś wywieźć, nie albo ich. Skupialnie w zawodach. Tak, no bo słyszałem, że brakuje tych 8, 10, no jak 10 sekund byście nadrobili, to by było to... No to jakieś rekordy byśmy bili już. To już jakieś rekordy wojewódzkie, tak? Co najmniej, tak. No, mieliśmy czas 38 sekund, więc jakbyśmy te 8 urwali, to już jest naprawdę... No ale ze sztafety też chyba można... No, tak. Można jeszcze, tak, w sztafecie to... Tu 4, tam 4, tak nie? Jest. Na przykład po 4 sekundy, to chyba możliwe jest, tak? Na sztafecie 4 i tu... I na to możliwe. I byłoby całkiem fajny wynik. No w to celujemy, ćwiczymy, będzie dobrze. Dobrze. Została w 1920 roku jednostka. Z pokolenia na pokolenie dzieje się w ten sposób, że jest coraz to lepiej. Budynek gdzieśmy powiększyli, już kilkakrotnieśmy rozbudowywali go. No trochę tam mamy dochodów z wynajmu budynku na wesela. Jakoś te środki przeznaczamy na działalność statutową, czyli zakupienie mundurów, zakupienie sprzętu. Wiele tego sprzętu kupuję właśnie ze swoich środków. Pomimo, że dostajemy jakieś środki z zewnątrz, no bo bez tego żadna jednostka sobie nie poradzi. No ale dzięki temu jakoś to się wszystko trzyma w ten sposób, że mamy dużo młodych strażaków, którzy się garną do jednostki.
Oni sami przychodzą? Oni sami przychodzą, tak? Zgłaszają się na zebrania, przychodzą i zapisują się do jednostki. Ale to już w gimnazjum przychodzą, czy w szkole średniej? To znaczy, są, mamy drużynę, można powiedzieć, młodzieżową, tak, bo ta młodzieżowa drużyna istnieje. Mhm. Ale to są chłopcy dopiero w granicach 12-13 lat. To jest tak, że na tej zasadzie, że jeśli się w danej jednostce dzieje dobrze, młodzież to widzi, bo przecież jednostka ma autorytet na przykład. Widzą, że jest jakiś nowy sprzęt, że są sukcesy, więc młodzież też się garnie. No i dlatego mamy sporo młodych ludzi, którzy łącznie z tymi doświadczonymi działają. To wydaje się takie trochę dziwne, blisko miasta, wiele uciech i pokus w mieście, nie? A jednak idą do straży, tak? Ale to są też takie tradycje rodzinne tak? Tak, tradycje rodzinne, tak jak w naszej wiosce, można powiedzieć, to jest taka największa atrakcja, być z tymi strażakami, działać we wszystkich kierunkach, to się mówi, tak. W sporcie, w piłce siatkowej strażacy trenują, żeby mieć ten potencjał fizyczny, tak. Dobrze. Aż chcę się zapytać w tym momencie, kiedy Stojadą będą miały prawdziwą drużynę piłkarską. Tu nie ma tradycji akurat. No, gramy w siatkówkę, wynajmujemy salę. Dzięki uprzejmości dyrekcji w szkole w Stojadłach korzystamy z sali gimnastycznej już od 2 lat, teraz będzie 3 rok. No i właśnie gramy trochę w siatkóweczkę. I zorganizowany w tym roku był pierwszy raz turniej gminny w siatkówkę. Zaliśmy drugie miejsce. Drugie lepsze. No myślę, że będziemy to kontynuować w kolejnych latach. To dobrze, że jest rywalizacja między i strażami, i między wsiami. Zamierzam zrobić taki turniej wsi w piłkę nożną, właśnie sołtysów. To też może być dobry symptom do tego, żeby się integrować po prostu, żeby nie patrzeć na siebie wrogo, jako myślę, że się wspieramy, czy to na akcjach, czy na zawodach. Oczywiście jest jakaś rywalizacja, ale jesteśmy jednym. To obejrzyjmy sprzęt może, panowie, pokażcie, pochwalcie się. W tym roku zrobili na poziomie tego roku parking tutaj. Jeszcze dalej będziemy kontynuować. W ubiegłym roku taki garażyk, blaszak taki na takie gospodarczy, jeden, drugi na samochód ten operacyjny. No ładnie to, muszę przyznać, mobile. Wygląda. Tak. No sami robiliśmy tutaj, można powiedzieć, to nikt nie tego. Druhny naszej. Druhny też macie. Ale widzę, że Druhna nie trenuje z wami dzisiaj. Spóźniła się trochę. Trochę się spóźniła. Mamy kilka druhien też. Też. Ile mamy dziewczyn? Ale to tylko do gotowania, czy też do innych? Nie, do akcji też. Do akcji? Tak, już mają i przeszkolenie pierwszego stopnia i teraz garną się na te szkolenia medyczne. I w razie czego, jakby prezes, który zachorował, to sztuczne oddychanie potrafi zrobić. Można prezesowi zrobić, tak? Jak zasadnie. To dobrze. Mamy sprzęt. O, to wy to jesteście jak jednostka. Jak jednostka, bardzo prosimy. Szef grupy. Naczelnik i dowódca tej grupy, drużyny. Tak. Jeszcze tylko imię, nazwisko. Marcin Poremski, tak. Samochód średni marki MAN. Tak. Zrobiony przez firmę Stolarczyk. Pozyskany 2 lata temu. Ze środków różnych nabytych i własnych. Aha. Wyposażenie już. Tak. Własny to jest profesjonalne wyposażenie? Jak to można nazwać? Jaki to jest poziom wyposażenia? Takie samo jak i w zawodowej straży. Może oni trochę bogaciej. Ale generalnie wszystko to samo, co straż zawodowa. Na tym samochodzie 4 aparaty powietrzne. Motopompa szlamowa, motopompa pływająca. Agregat prądotwórczy. Torba medyczna. Deska. Tak. Środki chemiczne do usuwania plam oleju i różnych innych płynów eksploatacyjnych z samochodu. Oprócz tego, wiadomo, standardowe wyposażenie każdego samochodu, czyli węże, prądownice. Tak, tak. Ile razy rocznie tak wyjeżdżacie takim samochodem? Około 100. No w tej chwili już mamy około 90 wyjazdów w tym roku. To jak, nie pracujecie w ogóle, czy? Nie, to jest około 70 strażaków. Tak? I to na zmiany jakoś, tak? Tak, zawsze jak jednych nie ma, to drudzy są. I wszyscy potrafią obsłużyć? Jak najbardziej, każdy musi. Wielokrotnie na 2 samochody jest potrzebny wyjazdu. Poza tym jest drugi samochód, trochę bardziej ubogo wyposażony. Marki Volvo, rocznik 92 bodajże, albo pierwszy. Pozyskany też ze środków Urzędu Marszałkowskiego i środków własnych, jak również środków z budżetu gminy. Tak. Na wszystkie samochody się składają. Oprócz tego mamy jeszcze samochód operacyjny,
który nam przekazała Straż Państwowa. Jak kupiła sobie nowy. Chyba jedyną jednostką jesteście, który ma taki samochód operacyjny, czy nie? No nie, no w powiecie jeszcze jest Sulejówek, jest Okuniew, którzy mają też takie samochody. Jest kilka jednostek. Cyganka chyba ma. Kilka jednostek posiada też. Ile macie z gminy pieniędzy? Z gminy? Mhm. Z gminy to dostają wszystkie jednostki po 4000 na rok, żeby doposażenie sobie jakieś zrobić, kupić, ewentualnie jakieś remonty takie przeprowadzić. A poza tym jeżeli... I niezależnie jak jednostka działa, tyle pieniędzy ma. Tak, takie środki dostaje. A coś ekstra? A już ekstra są pieniądze wtedy, kiedy się zakupuje jakiś sprzęt, prawda? No to wtedy już gmina jakoś mobilizuje się, przez Radę Gminy podejmuje uchwały i no ewentualnie czy tak dokłada do samochodu, czy do innych rzeczy takich, które się kupuje droższe są, to też tam w jakiś sposób jest dofinansowane. No, oczywiście nie trzeba zapominać o tym, że gmina finansuje wyjazdy w ogóle, tak? Tak, czyli... ekwiwalenty za wyjazdy, paliwo. Składacie rachunki, tak? Czy... Tak. No to jest niebagatelna kwota. W tej chwili to ile to rocznie wyjdzie? Tak, ale około 20 tysięcy podejrzewam. Mhm. I tu nie ma już urawniłowki, no tak. Każda straż w zależności od działania. Jak dużo wyjeżdża, dużo pali paliwa, to wtedy więcej kasy. No pokażmy jeszcze tak. Jednostka weszła do KSRG. No tak, to wiemy o tym wszyscy. No to właśnie dzięki temu jesteśmy bardziej, tak można powiedzieć, postrzegani i ciągani do wyjazdu, prawda, na akcje różnego rodzaju, no bo wiadoma sprawa. Te jednostki są brzuca i stojadła w gminie Mińsko bardziej doposażone niż inne, można powiedzieć, i na nich polega no ten... Bycie w systemie to i odpowiedzialność, nie tylko przyjemności, ale i odpowiedzialność. Musimy być odpowiednio wyszkoleni. Pokażmy panowie prezesi waszych druhów tutaj. Zaczniemy oczywiście od druhny, która nie chce. Poznaliśmy komendanta, jeszcze poprosimy o przedstawienie się, może panowie tak sobie półokręgiem staniecie. Proszę bardzo. Padzik Wojciech, zastępca komendanta. Jeszcze raz, komendant. Komendant Marcin Poremski. Gniado Maciej, dowódca. Grzegorz Wróblewski, ochotnik. Szymulski Karol, ochotnik. Słodownik Mateusz, ochotnik. Mateusz Gado, ochotnik. Legat Budzimierz, ochotnik. Dariusz Jurek, ochotnik. Oto właśnie wspaniali strażacy ze stojadeł. Mimo niedalekiej odległości od Mińska i wielu uciech w mieście, tudzież dziewczyn mają na miejscu i dziewczyny, i pompy, i sikawki. I obsługują jak należy chyba, prawda? Ja chciałem pogratulować panowie prezesi, bo naprawdę to jest chwała dla tej miejscowości. A ponieważ ja jestem mieszkańcem gminy, to dla mnie również, i że mogę was pokazać tutaj. Co chcecie może powiedzieć mieszkańcom stojadeł? Że mogą wam jakoś pomóc? Stojadeł, no na pewno, w jakiś sposób zawsze stojadła nigdy obojętnie nie były. Czy kupowaliśmy sztandar, to ludzie z całej wioski składali się na sztandar. Pamiętam, tak. Czy jakieś zakupy robiliśmy sprzętu, to wszystkie firmy, które tu działają na terenie stojadeł, no nie wszystkie, ale przeważnie, dołożyły się do tego sprzętu, bo żeśmy tu część sprzętu zakupili właśnie ze środków, które zbieraliśmy na terenie stojadeł wśród tych firm, które tu działają. Czy społeczeństwo nie jest obojętne? Tak, nie oczywiście. Jest. Myślę również, że to nie zagaśnie ten pomysł taki nadziei, że ta jednostka tu działa, bo cały czas dochodzą młodsi ludzie, którzy na pewno będą w następnych latach działali i myślę, że tym bardziej, że mają do tego podstawę, bo już to jest jakoś urządzone, to już jest, jest tak w powijakach to wszystko, można powiedzieć. Niektórzy muszą zaczynać od początku, a wy macie tradycje. Już tak wiele takich rzeczy, które tak jest, które już są. No. Życzę, żeby było więcej kobiet, żeby kobiety dorównały mężczyznom, proszę pani. O, tam druhna się chowa właśnie. I oczywiście, żeby była najlepsza w powiecie drużyna młodzieżowa. Macie młodszych kolegów, panowie. Wołajcie ich tutaj, przecież to trenujemy. Trenujecie. Dobrze. No jeszcze raz wszystkiego dobrego i życzę oczywiście jak najlepszego miejsca w zawodach sportowo-pożarniczych w województwie mazowieckim, tak? Dziękujemy. A potem może mistrza Polski. No. To by była radość, prawda? Ciekawe, jakby druh starosta zareagował na to wszystko, prawda? Działają chłopaki, że biegają, że ćwiczą to, że chcą, się angażują się do tego. Jeszcze mam jedne życzenia, żeby jak najwięcej strażaków, bo to są porządni ludzie, było w samorządach. No tak, dziękuję. Tego brakuje wam jeszcze trochę, bo takie przełożenie na
poselstwo nasze miejskie, powiedzmy sobie szczerze, i na samorządy jest w porównaniu do waszej siły, takiej tej sikawkowo-ogniowej, jest jednak za małe, prawda? Życzmy sobie tego wszystkiego. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękuję. W 2015 roku będziemy obchodzili uroczystość 95-lecia straży. To jest taka ważna uroczystość już. I na pewno będziemy chcieli to jakoś zaakcentować tutaj w powiecie, jakimś świętem. Czy taką uroczystość jak w niedzielę mistów, tak? No, wypada. Tak przymierzaliśmy już się z datą 5 maja, bo to jak sam raz jest Floriana, w sobota. No tak, to tak, pasuje. Proszę. No tak, ale to 5 jest chyba w niedzielę, czy 5 w sobotę. No ale to w piątek będzie Floriana, także to wtedy będziemy chyba starali się ten termin, bo już rozmawialiśmy wstępnie o tym terminie, który zatrzymać sobie tam na ewentualnie jakąś uroczystość. I tak tutaj dziś na pewno podejmiemy tą decyzję. Czy kiedy, dokładnie kiedy, którego dnia, tak? Tak. No tak, bo to jest masę przygotowań, tak? Tak, to jest masę przygotowań, wszystko trzeba jakoś ogarnąć, to... Byłem na 90 chyba waszej. Tak mi się zdaje. Cztery lata temu. Tak. Trzy, bo to trzynasty przecież. W dziesiątym, tak. Trzeba zaprosić delegację tutaj z tych poszczególnych jednostek z terenu gminy, no jakieś... Inne osoby jeszcze, które tutaj się angażują przy pomocy. No inni mogą być już wójtowie wtedy. Tak, oczywiście. No. I starostowie mogą być inni. Straż jest z reguły apolityczna, prawda? Tak, jest. A jak z tym 1%, czy wy zbieracie ten 1%, czy nie, straż? No, u nas jakoś w naszej jednostce nie przyjęło się, że tak powiem. Próbowaliśmy 2 lata pod rząd. No, oczywiście dostaliśmy jakieś nieduże środki, ale inaczej do tego podchodzimy. My idziemy do sponsorów, teoretycznie sponsorów, naszych przyjaciół, darczyńców, którzy mają tutaj zakłady pracy na terenie Stojadeł i rzeczywiście wspierają nas. Mhm. No, są firmy od lat wspierające nas, jak Akut czy Aventa. No ale z drugiej strony, panie przewodniczący, można zapytać się i Aventy, i tych wszystkich firm, komu dają ten 1%, czy w ogóle dają, bo to wsparcie ich takie bezpośrednie na jakąś okoliczność, na imprezę, na wydarzenie, to jest jedna rzecz, a to, żeby oni się przyzwyczaili do 1%, żeby dawać, tak, to jest inna jeszcze sprawa. Wiem, te firmy dają ten odpis 1%, tylko no być może innym stowarzyszeniom, tak, dużo. Czy aż tak bardzo nie zabiegacie i chyba nie będziecie zabiegać aż tak bardzo? No, tak, można przemyśleć na sprawę. Możemy przemyśleć, ale myślę, że będziemy współpracować tak jak do tej pory, czyli będziemy odwiedzać, zapraszać do nas i to jest taka fajna współpraca, bo jednak jest ogólna korzyść. Ciekaw jestem, w jakim budżecie zamykacie się rocznym? Jakie to są kwoty? Jaki to jest rząd wielkości? Mam sprawozdanie sobie. A no nie, no już niekoniecznie, to może rząd wielkości. Czy to jest na przykład, czy to jest 10 tysięcy, czy to jest 100 tysięcy? No, domyślam się, że to jest więcej. No. To znaczy się nieraz środki, które my zdobędziemy to z wynajmu tej remizy na wesela, to wychodzą nieraz i 50 tysięcy i 60 tysięcy złotych. Z tym, że my, jak planujemy wydatek na następny rok jakiś większy, to wtedy te środki zatrzymujemy. I w Urzędzie Skargowym tylko wykazujemy, że z poprzedniego roku zostały wydatkowane w tym roku i tak dalej. I przechodzi to na następny rok. Tak. Jest taka możliwość, nie ma z tym kłopotu. Że to koniecznie trzeba wydać w tym roku. Tak. I dlatego nieraz wydatki są mniejsze w niektórym roku, a w niektórym są z kolei większe. Tak jak Tak czuję, że jesteście jedną z bogatszych tutaj jednostek OSP, nie tylko w gminie. Ale to nas ratuje, tak jak powiedziałem, w dużym stopniu nas ratuje te dochody, które mamy z wynajmu sal. Ale żeby to osiągnąć, możliwości, to było trzeba się napracować. Tak. I to nie rok, nie dwa. Tak jest. Bo to pokolenie z pokolenia na pokolenia przechodziło, każdy coś dołożył, każde pokolenie coś dołożyło. Inwestowane co roku. No tak. Rozwijać, zatrzymać. Tak jest, oczywiście. Żeby to działało, żeby ludzie chętnie do nas przychodzili, to trzeba dokładać, robić jakieś udogodnienia,
co roku coś, coś się dzieje, coś się robi. Na pewno nie postępowali się tak, jak to kiedyś w dowcipach opowiadali, jak to strażacy zabawę zorganizowali, prawda? I co zrobili z tymi pieniędzmi, no. Nie robiliście. To były lata 60. oczywiście, ale pamiętamy to wszystko, to się to wszystko zmieniło. Znane historie. Tak. No tak jest, oczywiście. No ale ja myślę, że ci to przesadzili tam, niektórzy co opowiadali te dowcipy różne, prawda? Nie, no jest zebranie co roku, walne zebranie. Tak, jest, nie można oszukać. Wiadomo, tak, że tak. Jakiś poczęstunek robimy, organizujemy tak, na tym zebraniu, no bo to się wszyscy już schodzą, ale nikt do nikogo nie ma pretensji. Wszystko jest w miarę kulturalnie to tak. Zachowanie i przede wszystkim te sprawy, które podejmujemy, uchwały, które będziemy wykonywali w następnym roku, wszystkie zadania, co, jak tego, to wszystko jest, zostaje omówione. Później oczywiście jakiś gorący obiad, jakieś coś się tak, organizuje. To jest i to jest normalne. Ale jak, jakichś większych, jakichś takich imprez, to nie. Oczywiście. Więcej takich tych. Podoba wam się panowie w tej straży, co? Oczywiście, że tak. No inaczej byście... Nie podobało, tak. Nie bylibyśmy. Ja szczególnie do młodych mam takie pytanie, bo rzeczywiście to, co opowiadaliśmy sobie tutaj na dziedzińcu waszym, prawda? Że pokus jest wiele, ale a tak naprawdę to szczerze, to co was tu ciągnie? No chyba ciekawość, no. Tak? W takim normalnym, codziennym życiu nie możemy uczestniczyć w takich akcjach i no przejeżdżając normalnie obok jakiegoś wypadku samochodem, tak jako na co dzień człowiekiem, no ciekawość jest, co się dzieje. To znaczy na pewno byś umiał się zachować, nie? W takich sytuacjach, no, prawda? No, to po pierwsze, bo nie wszyscy potrafią, tak? I żeby nie mieć kłopotu, to jadą dalej, tak? To jest spróbowanie inne przede wszystkim, tak? Bo nie każdy, co będzie przyjeżdżał po wypadku, się zatrzyma i pomoże, udzieli pierwszej pomocy. A my jednak potrafimy udzielać tej pierwszej pomocy i ratować ludzi z... No to poza strażą, jak jedziecie prywatnie, no a tu w straży samej. To no, macie tyle czasu, żeby tutaj trenować i pracujecie w ogóle? Ilu bezrobotnych macie? Większość go pracuje. Tak, a większość pracuje jednak, tak? Czy strażacy to zaradni faceci, tak? No, każdy ma pracę, a do tego jeszcze tutaj przychodzi, tak? Chciałbym jeszcze chciałbym nadmienić, że taka integracja całej jednostki to się raz w roku organizujemy wycieczkę taką na grzyby. Wynajmujemy samochód, wyjeżdżamy sobie na grzyby z żonami i z kobietami naszymi. Jedziemy, domki wynajmujemy nad jeziorem na te dwa dni. Opłacamy część ze własnych środków, autobus wynajmujemy przez straż. To jest full integracja wtedy. Tak, jest full integracja, ale to jest potrzebne. Tak. To jest potrzebne, żeby się spotkać. A z młodymi co robicie wtedy? Zostają w domu, na straży. Nie, no, jak są, to też jadę. Też jadę. No, jest... Ja bym ograniczył. Który nie ma kobiety, nie jedzie. Będzie miał kobietę, dopiero pojedzie. Niech się postarają. Nie, ale mówię, to jest taka integracja nie tylko właśnie nas, tutaj strażaków, ale i naszych rodzin. No bo jeździmy i tam i można się spotkać nad jeziorem, posiedzieć. Do Mazury są zazwyczaj. Tak, tak. Na Mazurach mamy tam to ośrodek taki, w którym już byliśmy 3 razy bodajże. Aha. Co roku jedziemy tam i tam się udaje nam tam posiedzieć i... To kto wtedy gasi pożary w okolicach stojących? A to zawsze wszyscy nie jadą. No tak, to się jeszcze zostaje. Tak, tak. Są osoby, które nie jadą, to wtedy oni wiedzą, że nas nie ma, to w razie czego to tym bardziej jeszcze starają się. Tak. Zawsze byłem ciekawy, kim są strażacy, jeśli chodzi o zawód taki wyuczony, prawda? Może zacznijmy od prezesa. Prezes, ja szkoła handlowa, ale już teraz w tej chwili na rencie, jestem rencistą. Prywaciarz to jest, znany w okolicach, prywatny handlowiec. Bardzo proszę. Szkoła podstawowa. Czyli bez zawodu, a strażak jak trzeba. No. Zawód jest socjologiem, pracuję w urzędzie gminy, kierownikiem jestem gminnego ośrodka pomocy. Wiem, to wiemy, ale to jest jedyny magister tutaj w straży, czy nie? Są jeszcze, ale nieobecne. Nieobecne, ale to nie jest jedyny po studiach wyższych prezes. Ale dobrze, że prezes ma studia wyższe, nie? Chociaż akurat. Bardzo proszę. Wykształcenie zawodowe. Jestem kierowcą. Kierowca. Tak. Komendant. Wykształcenie średnie, elektromonter.
Pracuję w firmie Akut. Aha, a no ale to widzicie, to różne wykształcenia, tak? Ja jestem po technikum mechanicznym, w mechaniku i naprawiam motocykle. Od dyrektora Pochockiego, no, to, no, najlepsi, podobno najlepsi wychodzą z tamta. Ja na razie się jeszcze uczę w szkole, w budowlance. Aha. Jestem w technikum informatycznym. No to też, dobry zawód, tak. Ja też się jeszcze uczę ekonomicznym. Ekonomicznym, no tak. Mówią, że teraz ekonom walczy z piękną, tak? Przewodnictwo. Ale rachunkowość czy liceum? Rachunkowość. No ja wykształcenie średnie. Tam mam zamiar jeszcze tam... Coś zrobić ze sobą, tak? WSNS. WSNS, socjologia. O prezesowi można... Tak jest. Pracuję tutaj w Stojadłach. Czyli praktycznie tutaj na miejscu pracujecie, prawda? Jest to wygodne. Tak. Kolega? Ja posiadam wykształcenie średnie ogólne, natomiast pracuję w firmie Fireman, która się zajmuje m.in. sprzętem przeciwpożarowym, także i sprowadzaniem sprzętu dla jednostek USP. Wszystko, wszystko kompatybilne. A ja ukończyłem technikum mechaniczne. Mechaniczne, a bez pracy czy? Na razie pracuję dorywczo w przeprowadzkach. Aha, no tak. No. To życzymy stałej pracy. No to panie prezesie, no to tacy ludzie rzeczywiście, no. No nie ma problemów, tak. Nie widzę tutaj. Z dogadaniem się tak, nie ma, rozumieją wszystko, co się mówi, tak. Wszystko no. Się, wszystko jest na dobrej drodze, można dobrze powiedzieć, tak. Szkoda, że dziewcząt nie ma, bo by jeszcze był inny temat do dyskusji, prawda? Musimy się mówić kiedy indziej. Jak wygracie Mistrzostwa Województwa, to ja zaproszę same dziewczyny, żeby o was mówiły. To tu musielibyśmy się spotkać. Ja myślę, że wtedy to nie będzie takie spotkanie w garażu, to będzie nie, jakieś no, takie... No... Myślę, że na sali już. No tak. Większa impreza będzie. Tak jest. Motywacja spora. No w przyszłym roku wojewódzkie, zobaczymy jak to będzie. Kiedy to będzie? W 2014. Ale dokładnie, nie wiadomo nie jeszcze. Gdzie będę... Czy regulamin jest podobny, tak? Czy coś się tam zmienia? Bo to jest ogólnopolski regulamin, tak? I tam też jedna pompa już jest, czy każdy ma swoją? A właśnie tego nie wiemy. A, no właśnie. No ogólnopolskich na pewno każdy swoją ma, ale na wojewódzkich to chyba jeszcze na tam leży od zarządu wojewódzkiego. No, też. Blisko gminy w Mińsku Mazowieckim, to chyba można powiedzieć, był takim inicjatorem właśnie... Bardzo dobry pomysł. Na jednej pompie. Tak. To się później rozszerzyło na zawody powiatowe, podobnie jak też wprowadziliśmy na początku nie obowiązkową musztrę. Teraz i na zawodach powiatowych musztra jest obowiązkowa, także tak. Cieszymy się, że tak trochę od nas to wyszło też. Czyli co dobre, klasyczne, to nie można tego zarzucać. Trzeba to pielęgnować i ta tradycja musi być. No strażek, no wiemy nieraz, obserwujemy uroczystości i wiemy doskonale, jak się prezesi niektórzy muszą wstydzić. No tej musztry właśnie. Tak, tak. No to wiadomo, młodzi, starsi też nie byli w wojsku. Tak. Nie wiedzą, jak to wygląda. To niedawne czasy, że każdy był. Jak się odpowiednio zachowywać. Chociaż mnie się udało. W ogóle strażak to myślę, że taka specyficzna postawa, to muszą być odpowiednie cechy charakteru, tak. a często też tradycje rodzinne. To są ludzie określeni, nietypowi, że tak powiem, którzy poświęcają swój czas nie tylko dlatego, żeby, no nie wiem, zapełnić ten czas, ale to robią z pasją. Bez pasji nie byłoby ochotniczego pożarnictwa, myślę. Tak jest u nas. Dobrze, że jesteście. Czy to pożar, czy to podtopienie, czy to akcja taka ratunkowa na drodze gdzieś, czy jakieś pszczoły, czy szerszenie gdzieś się pojawią. Ludzie się zgłaszają i my nie jesteśmy w stanie odmówić, tylko od razu podejmujemy decyzję, żeby pomóc ludziom w każdej sytuacji. Aczkolwiek Rzymianie, nie wiem czy panowie wiedzą, mieli legiony swoje i te legiony służyły w czasie pokoju jako straż, jako policja, jako wszystko, no prawda? Więc wojsko czasami, jedno wojsko może służyć wszystkiemu, no ale u nas raczej byłoby to niemożliwe. Czasy pokoju mamy, nie wojujemy na co dzień. Trudno było użyć wojsko teraz, chociaż akurat no chyba z wojskiem to... Tak, używane jest zgłoszenie. Tak. Mają swoją jednostkę. Żandarmeria ma swoją jednostkę, prawda, gaśniczą, czy barcząca ma? Barcząca ma, tak, barcząca. Myślę, panie redaktorze, że w następnym roku, jak będzie zebranie walne, tam jest więcej rzeczy omawianych, zaprosimy pana redaktora i znowu będzie okazja do spotkania się. I znowu Stojadło na antenie. Czego wam życzę, panowie?
No to myślę, że pozdrowimy wszystkich mieszkańców powiatu Stojadeł, powiatu mińskiego i wszystkich widzów, telewidzów naszej telewizji, co słychać. A muszę państwu, panom powiedzieć, że już mamy prawie 1500 wejść dziennie. Więc jest to naprawdę rzesza oglądających i tutaj będą was wszyscy podziwiali właśnie jeszcze raz, żeby was pokazać. Bardzo dziękuję. No i zdrowia i czego? No i sukcesów. No. W domu też. Nie tylko tutaj w remisie. W domu również życzę wam wszystkiego najlepszego. Do miłego zobaczenia. No, dziękuję. To ładnie daje. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.